A dziś o czymś, czego nienawidzą historycy i tak naprawdę nie wiem, po co to robisz. Nieważne, czy w języku polskim, czy w języku angielskim. A mianowicie trzeci okres warunkowy. I choć być może nazwa faktycznie brzmi groźnie, to sama konstrukcja nie jest łatwa. A zwłaszcza dla osób początkujących. Jeżeli jesteś osobą totalnie początkującą, to wiedz, że coś takiego istnieje. Natomiast jestem przekonany, że po pierwszym materiale, po pierwszej lekcji nie załapiesz tego. Okej, wykładam kawę na ławę. Ja już wiem, że nie zrobisz tego od razu. Natomiast jeżeli wykonasz sobie kilka ćwiczeń, nadrobisz kilka zaległości, a jakich to w międzyczasie będę o tym wspominać, to wtedy z pewnością to opanujesz, jak i każdą umiejętność, którą należy przećwiczyć. I wtedy być może kiedyś będziesz tego używać. Ale tak jak mówię, to jest coś, co tak naprawdę robimy, ale czy to coś zmieni? Raczej nie. Chodzi o gdybanie. Tak, tę konstrukcję mógłbym nazwać konstrukcją gdybania. Gdyby coś tam się stało w przeszłości, to coś tam by było teraz. Czyli tak naprawdę mówimy o jakimś zdarzeniu, o jakiejś sytuacji, o jakimś czynniku, który jeżeli zaistniałby w przeszłości, to miałby on przełożenie na teraźniejszość. I chyba najczęstszy przykład. Gdybym się więcej uczył, to bym zdał egzamin, to bym zaliczył. Gdybym tylko wiedział, że coś tam, gdybym tylko wiedział, że przyjdziesz, to bym posprzątał w domu. Widzisz? To jest tego typu konstrukcja. Czyli tak takie, no fajnie, że o tym mówię, ale i tak to nic nie zmieni. Natomiast ludzie używają tego typu rzeczy i co ważne, tego typu rzeczy też na przykład mogą być na jakichś egzaminach. Więc jeżeli jesteś na poziomie nieco wyższym, takie B1, B2, to warto już zacząć opanowywać tę konstrukcję. Jeżeli jesteś osobą totalnie początkującą, to możesz zanotować sobie rzeczy, które musisz nadrobić, żeby to opanować. To co? Lecimy. Ale, żeby też nadrobić zaległości u mnie, to możesz sprawdzić drugi okres warunkowy, który popełniłem na moich mediach społecznościowych, jeżeli sobie wpiszesz. Drugi okres warunkowy Enlinado, postaram się też dorzucić w opisie, to zobaczysz, jaką fajną, jaką przydatną konstrukcją jest drugi okres warunkowy. To już będzie nieco bardziej praktyczne. A teraz lecimy do tego. Tak, tę żabę też trzeba zjeść i tego też się trzeba nauczyć. I popatrz, najważniejszą częścią tej konstrukcji jest if, bo to jest takie właśnie przypuszczenie, czyli jeśli. If something, then something. Natomiast tu mamy, jeśli by się coś stało w przeszłości, więc konstrukcja tego wygląda następująca. If, do tego past perfect, past perfect, następnie would have i następnie trzecia forma. Jaka forma? Forma ciasta, oczywiście trzecia forma czasownika. I to jest jedna z tych rzeczy, które jako osoba początkująca musisz może nie opanować, ale przynajmniej wiedzieć, o co chodzi. Że są czasowniki nieregularne, tak? Sprawdzić sobie, co to są te czasowniki nieregularne i jak one zachowują się w przeszłości. Niektóre po prostu mają końcówkę ed, a niektóre mają nieco inne, czasem całkiem inne słowa. I to jest właśnie ta trzecia forma czasownika do nadrobienia, jeżeli jeszcze o tym nie wiesz. No właśnie, i teraz ktoś sobie tak może pomyśleć, jeśli bym się tego uczył, to bym to wiedział. Weźmy sobie taki popularny przykład. Jeśli bym się uczył więcej, to bym zdał egzamin. Takie gdybanie. Nie zdałem. Spróbujmy to powiedzieć po angielsku. Więc jeśli bym się uczył bardziej, if, zaczynamy od tego if, następnie mamy past perfect. Past perfect od mnie, ode mnie, to będzie I had, if I had. No i teraz uczyć, ten proces nauki, to to study, so if I had studied, bo to mamy w przeszłości. Następnie ciężej, mocniej, bardziej możemy użyć takiego przymiotnika jak harder. Następnie mamy to would have, I would have. To wtedy bym zdał, zdać, zaliczyć, to jest to pass. Ale że pass jest czasownikiem regularnym, to wystarczy, że dodamy do niego końcówkę ed. So I would have passed. Czyli tak naprawdę możemy sobie trochę wyobrazić, spróbować to przetłumaczyć słowo po słowie. Jeśli ja miałem uczone mocniej, ja miałbym zdane. Ja miałbym zdany egzamin, tak? Czasem możesz coś próbować tłumaczyć dosłownie, nie polecam tego w normalnej rozmowie, ale z angielskiego na polski, żeby zrozumieć logikę czasem jakiejś konstrukcji. A spróbujmy teraz takie zdanie, na przykład ktoś sobie gdyba, gdybym pojechał pociągiem, to byłbym szybciej, to bym zdążył, bo może pojechał autobusem, a okazało się, że pociągiem byłoby szybciej. I to jest takie gdybanie, to nic nie zmieni, ale powiedzieć sobie może. Więc spróbujmy to teraz powiedzieć. Jeśli on by pojechał pociągiem, to by zdążył, to byłby szybciej. W angielskim jechać pociągiem to może być to take the train, czyli tak jakby wziąć pociąg. U nas też mówimy wziąć taksówkę. W angielskim to take the train, jedna z możliwości. So if he, jeśli on, past perfect, so had, do tego had mamy trzecią formę czasownika, so had taken, bo take to będzie taken, możesz sobie to sprawdzić w tabeli czasowników. Chociaż z czasem po prostu będzie to dla Ciebie intuicyjne, będziesz pamiętać te słowa i ich różne formy, różne odmiany. So, if he had taken the train, następnie, he would have arrived faster, or he would have arrived at time. Ma to sens? W miarę logiczne? Pamiętaj nadal, że jest to takie gdybanie. Gdyby coś tam zrobił w przeszłości, to coś tam by się innego stało, ale
to nic nie zmieni, tak? To nie ma żadnego później przełożenia na naszą przyszłość. To już nic nie możemy z tym zrobić. Albo znów coś takiego przyziemnego. Ktoś do nas przychodzi i tak, my mamy bałagan. Ojejku, gdybym wiedział, że przyjdziesz, to bym posprzątał. Co z tego, że ja to mówię, jak i tak już nie posprzątam, i tak już nic z tym nie zrobię. Ale pogadać sobie można, więc spróbujmy. Jeśli bym wiedział, so if, do tego past perfect, so if I had known. If I had known. Ponieważ to know, wiedzieć, znać, ma trzecią formę jako known. Know, knew and known. If I had known you were coming, czyli takie, gdybym wiedział, że ty przychodziłaś, tak mniej więcej to brzmi, wygląda. Następnie posprzątałbym dom. Sprzątać dom to na przykład to clean up the house. To clean up. Widzisz, jest to frazal. I kolejna rzecz do nadrobienia dla osób początkujących. Czasowniki frazowe, czyli takie, które z innym słowem w największym uproszczeniu tworzą nieco inne znaczenia. So, if I had known you were coming, I would have cleaned up the house. Or cleaned up my house. I na sam koniec spróbujmy jakieś pytanie. Na przykład, czy gdybym nauczył się angielskiego szybciej, to byłbym bogaty? Ktoś może się tak zastanawia, czy gdybym się nauczył angielskiego szybciej, to byłbym bogaty. Spróbujmy, czy to działa z pytaniami. Do pytań często należy zrobić inwersję, czyli jakieś odwrócenie. Czyli spróbujmy pomieszać z kolejnością. Would I have? Bo w stwierdzeniu mielibyśmy I would have been rich. To teraz w pytaniu będzie would I have been rich? Czy byłbym bogaty? If I had learned English 10 years ago? Widzisz? Takie oto gdybanie. Natomiast ja nie muszę gdybać, jestem przekonany, że jeżeli będziesz ćwiczyć, czy to ze mną, czy na własną rękę, robiąc sobie różne przykłady, przede wszystkim analizując je, rozumiejąc i używając ich w boju, to wtedy będzie ci to łatwo przychodzić. Możesz dorzucić coś od siebie, będzie mi z tego powodu bardzo miło. Koniecznie też zobacz moje rozwiązania, m.in. Enlinado 500 zwrotów, to jest propozycja dla początkujących, w której nadrobimy wszystkie braki, o których być może tutaj nie wiedziałeś, czy nie wiedziałaś w tym materiale, jeżeli masz takie wrażenie, że coś jest niezrozumiałe dla Ciebie, zacznij od podstaw. Dobre podstawy to Enlinado 500 zwrotów czy Grammar Pack. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!